1 kwietnia to również w branży gier dzień, aby robić sobie żarty, trollować i nabijać się z fanów czekających na informacje o swoich ulubionych grach. Dlatego, żebyście wiedzieli, że to nie żarty, premiery miesiąca pojawiają się już dzisiaj. Zapraszam na opowieść o 12 najlepszych grach kwietnia. Na start miesiąca niezwykle osobliwa gra, która łączy ciekawe mechanizmy. Minit to czarno-biała przygoda trwająca za każdym razem 60 sekund. Główny bohater budzi się w swoim domu, zegar zaczyna tykać. Za każdym razem tyle samo, ani sekundy dłużej. Po tym czasie, niezależnie od tego, gdzie uda nam się dojść, następuje jego śmierć. Cykl się powtarza, a my uczymy się nowych rzeczy. Na drodze staną przeciwnicy, sprzymierzeńcy, skarby i niebezpieczne miejsca. Myślę jednak, że głównym wrogiem bohatera jest czas, który płynie nieubłaganie. Pomysł i wykonanie przyciągają, więc pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość i zapuścić w świat Minit. W gatunku gier platformowych bardzo łatwo o wtórność i nudę. Trudno konkurować z takimi hitami jak Rayman czy Super Meat Boy. Nasuwa się zatem pytanie, co jest przepisem na sukces? Spieszę z odpowiedzią. Jest nim bohater. A co jeśli w grze mamy ich dwójkę, a jednym z nich jest przesłodka żyrafa? Wtedy jest szansa, że gra stanie się hitem i będzie bawić miliony graczy. The Adventure Pass to gra platformowa w klasycznym wydaniu, w której ratujemy starych ludzi przed przemieleniem na hot dogi przez tajemniczego pana B, który ich porywa. Produkcja prezentuje piękny świat, a w nim zabawne perypetie dwójki bohaterów. Chłopca i przyjacielskiej żyrafy, którzy wyruszają w podróż i mogą polegać tylko na sobie. Żyrafa potrafi latać na swoim języku, chłopiec odbija się od ścian, a co i rusz musimy pokonać przedziwnych przeciwników, jak chociażby złowrogie czarne krowy, czy sosna w bokserkach przy pomocy miecza. Zapowiada się jako operacyjny hit tego miesiąca. Już nie mogę się doczekać. Nie każdy bohater posiada supermoce, ale kiedy ma ze sobą sojuszników, walka w słusznej sprawie idzie o wiele łatwiej. Masters of Anima to gra przygodowo-zręcznościowa, w której oprócz ratowania świata przed złowrogim zarkiem, pomożemy bohaterom stanąć na ślubnym kobiercu. Podczas zabawy eksplorujemy świat, rozwiązujemy zagadki oraz walczymy z hordami przeciwników. Otto, adept szkolący się na mistrza animy, ma u swojego boku strażników, dzięki którym każda potyczka jest wyjątkowa. Jednocześnie kontroluje setkę sprzymierzeńców, a za zdobyte punkty doświadczenia może odblokować dla nich nowe umiejętności. Coś mi się zdaje, że ta gra okaże się hitem na Nintendo Switch. Ręka w górę, kto lubi gry logiczne. Na horyzoncie pojawiła się nowa produkcja, pozwalająca na jakiś czas zaspokoić apetyty osób spragnionych wyzwania dla szarych komórek. Stack and Crack to minimalistyczna gra logiczna, w której zadaniem gracza jest przeprowadzenie wszystkich boksów do portalu. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ każdy z nich może poruszać je w określonej płaszczyźnie. Do tego przyda się umiejętność zręcznego wykorzystywania dostępnych modyfikatorów, na przykład skoku, czy odwrócenia kolejności ustawionych na sobie boksów. Uwielbiam ten rodzaj rozgrywki, oszczędną grafikę i zagadki logiczne. Stack and Crack na pewno zawita do mojej biblioteki Steam. Nigdy nie grałem w Rock Band, bo moją jedyną konsolą jest Nintendo Switch. Ale jako fan metalu nie mogę przejść obojętnie obok Double Kick Heroes, najnowszej gry muzycznej z ciężkim brzmieniem jako tło rozgrywki. Utrzymana w klimatach post-apoprodukcja opowiada historię grupy muzyków, którzy podróżują swoim Gandilakiem przez autostradę i z pomocą siły metalu i śrutu bronią się przed atakami zombie. Jako gracze będziemy musieli wykazać się dobrym słuchem, zręcznością i cierpliwością w nauce 30 utworów. Perfekcja i dbanie o to, żeby każda nuta wybrzmiała w odpowiednim momencie, pomoże wydostać się z tego piekła.
Nie wiemy, dlaczego główny bohater trafia do pięknego, ale zwodniczego świata Riverhill, który chce go uwięzić za wszelką cenę. Pamięta tylko, kiedy podróżował przez galaktykę, omijając asteroidy, a teraz musi wydostać się z tej dziwnej planety, która ciągle się zmienia. Riverhill Trials to gra przygodowa z przepięknym światem, w której odnajdą się entuzjaści Firewatch czy The Witness. Zadaniem gracza jest uzyskanie odpowiedzi, co się stało z głównym bohaterem i odnalezienie drogi do domu. Rozgrywkę umili magiczny krajobraz oraz gadatliwy bohater, który niejednokrotnie będzie gadać do siebie. Oby ta historia miała dobre zakończenie. Temat sztuki w grach komputerowych w większości poruszany jest w produkcjach eksperymentalnych, niszowych i raczej trudnych do zrozumienia. Cieszy zatem fakt, że mojej uwadze nie umknęła najnowsza produkcja studia Cosmographic, twórców platformówki Type Rider. Vandals to gra logiczna, która zabiera nas w świat street artu, poczynając od lat 60. XX wieku. Razem z 40 najsławniejszymi artystami tego nurtu odwiedzimy największe miasta świata i tam uwiecznimy swoje dzieła, uciekając przed policją. Rozgrywka przedstawiona jest w trybie turowym. Miła dla oka grafika przyciąga, a 60 poziomów do odwiedzenia powoduje, że również i ja chciałbym wziąć udział w tym artystycznym ruchu. W końcu w każdym z nas jest coś z artysty. Pierwszy polski akcent tego miesiąca to Dream Alone. Klasyczna gra platformowa opowiadająca historię spokojnej wioski, w której zaraza zaczęła powodować zapadanie mieszkańców w śpiączkę. Kiedy choroba dotyka rodzinę głównego bohatera, postanawia on wyruszyć w niebezpieczną podróż, aby odszukać panią śmierci, która według legend może pomóc w walce z zarazą. Fabuła prowadzi przez wiele krain, od lasów, przez bagna i jaskinie, po tereny przemysłowe. Większość poziomów ma swoje wersje w alternatywnej rzeczywistości. Przenosząc się do innego wymiaru, znajdziemy ukryte przejścia, a bohater dzięki zdolności duplikowania własnej osoby będzie mógł rozwiązywać zagadki logiczne. Pozostaje liczyć na to, że historia będzie mieć dobre zakończenie, a gra sprosta wymaganiom graczy, którzy w gatunku platformówek widzieli już wszystko. Frostpunk to najnowsza gra studia 11-bit, określana mianem Society Survival, od połączenia gry survivalowej i symulacji społeczeństwa. Historia opowiada o mieszkańcach skutego lodem świata, którzy opracowali technologię parową, pozwalającą im przetrwać na obezwładniającym mrozie. Zadaniem zarządcy miasta, czyli gracza, jest dbanie zarówno o ludzi, jak i całą miejską infrastrukturę. Oprócz budowania, wydobywania surowców i dostarczania ciepła, istotną rolę w zabawie pełnić będzie tworzenie prawa obowiązującego w osadzie. Przykładowo możemy posyłać do pracy nie tylko dorosłych, ale i dzieci, organizować pogrzeby ofiar wypadków, a tym samym marnować cenne zasoby. Wybory moralne, arktyczny klimat i świetna oprawa graficzna już teraz powodują, że w grze pokładane są wielkie nadzieje. Muszę przyznać, że z każdym kolejnym materiałem jestem przekonany o nadchodzącym hicie prosto z Polski. Trzymam kciuki, aby Frostpunk otrzymał wiele ciepła od graczy. Od czasu do czasu spotykam na swojej drodze gry, od których nie można oderwać oczu, które przyciągają kolorami, zachęcają mechanizmami, a sztampowa historia schodzi na drugi plan. Swords of Ditto należy do tej kategorii. Pięknie wyglądająca komiksowa grafika idealnie pasuje do gatunku action RPG. Opowieść o ratowaniu świata przed diabelskim Mormo to tylko tło rozgrywki, które z pomocą kompana nabiera rumieńców. W końcu o wiele przyjemniej, kiedy razem z przyjacielem rośniemy w siłę, pokonujemy potwory i cieszymy się z każdego nowego elementu ekwipunku. Swords of Ditto trafia na moją listę Instabuy w kwietniu i mam nadzieję, że znajdę również towarzysza podróży. W zestawieniu nie mogło zabraknąć również polskiego Sound in the Soul, produkcji stanowiącej połączenie gry action RPG oraz beat'em up.
w której gracz wyrusza w podróż do inspirowanego epoką wiktoriańską mrocznego miasta Crosshill, gdzie główny bohater trafia w celu dostarczenia ważnego listu. Jak się okazuje, miejsce to jest przesiąknięte starożytnym złem, ale wypełnienie zadania nie jest z góry narzucone. Możesz wypełnić swoją misję jako dobry harcerz, albo stać się niewolnikiem piasku i skończyć na ulicy jako bezdomny ćpun. Możesz również zostać rzeźnikiem krainy i zabić wszystkie postaci niezależne. Sand in the Soul to współczesna wersja takich hitów jak River City Ransom i Guardian Heroes, doprawione klimatem Bloodborne, w której decyzje wpływają na przebieg i zakończenie rozgrywki. Przygnębiający klimat, brudna grafika i wymagające starcia z przeciwnikami powinny przyciągnąć fanów gier Souls-like. Mam nadzieję, że również i ja będę mógł doświadczyć tej wyjątkowej historii. Trochę ponad miesiąc temu na Steamie wylądowało Into the Breach i okazuje się, że nie będzie to ostatnia gra z mechami w roli głównej wydana w 2018 roku. BattleTech to strategia powstająca pod kierownictwem Jordana Weissmana, twórcy MechWarrior oraz oryginalnego BattleTech z lat 80. Jest rok 3025. Galaktyka trwa w nieustannym konflikcie, który toczą wysokie rody, wykorzystując do tego ogromne, zmechanizowane pojazdy bojowe zwane battlemechami. Zadaniem graczy jest przejęcie kontroli nad własną grupą mechów i walka o przetrwanie. Czeka nas ulepszanie bazy, negocjacje z galaktycznymi magnatami i turowe walki na zróżnicowanych polach bitwy. Muszę przyznać, że po raz kolejny chętnie skusiłbym się zasiąść za sterami mechów, tym razem w wydaniu 3D. Zapowiada się jeden z lepszych miesięcy dla gier niezależnych. The Adventure Pals, Frostpunk, Sword of the Ditto oraz Sand in the Soul. Wiele świetnych gier, a mało czasu na granie, zatem trzeba wybrać mądrze. W tym miesiącu stawiam na The Adventure Pals oraz Sword of the Ditto. To moi faworyci, na których czekam od pierwszych zapowiedzi. A co was przyciąga w kwietniu? Może jest to gra, o której nie wspomniałem? Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o zestawieniu. Pozdrawiam, cześć!